zawsze zaskakują mnie i budzą wielki szacunek ludzie, którzy robią coś bezinteresownie, bo tak mało jest bezinteresowności w naszym współczesnym świecie. Dlatego to, co robi pan Przemek dla ludzi potrzebujących pomocy, dla chorych dzieci, dla ich rodziców i robi to charytatywnie i angażuje w to innych ludzi, którzy też oddają swoje serce innym. Dlatego uważam, że takim ludziom należy pomagać i mój skromny wkład też może przydać się w pomocy tym, którzy potrzebują. Życzę panu Przemkowi dużo zdrowia i wytrwałości w jego działalności, tak szlachetnej i tak, jak podkreśliłam na początku, bezinteresownej.